habemus papam. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum, Dominum Georgium Marium, Sancte Romanae Ecclesiae Cardinalem Bergoglio, qui sibi nomen imposuit Franciscum. Habemus Papam, Mamo Ojca Świętego, nowym namiestnikiem Chrystusa na ziemi został argentyński ksiądz kardynał Jorge Maria Bergoglio, jezuita, przewodniczący argentyńskiego episkopatu i metropolita Buenos Aires. Szczęść Boże, Piotr Krupa, witam Państwa serdecznie i zapraszam na informację dnia. Po 13 dniach sede vacante, pustego tronu w Watykanie, w drugim dniu konklawe, w piątym głosowaniu 115 kardynałów wybrało nowego papieża. Franciszek I, bo takie imię przyjął nowy Ojciec Święty, zwrócił się do wiernych z prośbą o modlitwę, pochylając głowę w kierunku placu Świętego Piotra. Pomimo kiepskiej pogody, padającego deszczu, wierni czekali na swojego nowego pasterza. Dokładnie gdy o 19:06 nad Watykanem uniósł się biały dym, rozległy się dzwony, a w tłumie wybuchł ogromny entuzjazm i radość, która wciąż nie ustaje. Ze wszystkich zakątków Wiecznego Miasta na plac Świętego Piotra przybyli wierni, aby przywitać nowego Ojca Świętego. Tuż po godzinie 20:00 za oknami Bazyliki Świętego Piotra pojawiły się postacie. Słowa, na które czekał cały świat, wypowiedział protodiakon, francuski kardynał Jean-Louis Touron. Annuncio vobis gaudium magnum, habemus papam. Na placu Świętego Piotra rozległa się ogromna radość. Tłum wiwatował na cześć nowego Ojca Świętego i z niecierpliwością czekał na jego pojawienie się w papieskim oknie. Nowym Ojcem Świętym został argentyński kardynał Jorge Maria Bergoglio, jezuita, przewodniczący argentyńskiego episkopatu i metropolita Buenos Aires. Fratelli e sorelle. Bracia i siostry, dobry wieczór. Dobrze wiecie, że zadaniem konklawe było wybranie biskupa Rzymu. Wydaje się, że moi bracia kardynałowie znaleźli go prawie na końcu świata. Dziękuję wam za przyjęcie. Dziękuję. Diecezjo Rzymska, dziękuję wam. Przede wszystkim chciałbym pomodlić się za naszego biskupa emerytowanego Benedykta XVI. Módlmy się razem za niego, aby Pan Bóg mu błogosławił, a Matka Boża go strzegła. Teraz zacznijmy tą wspólną wędrówkę biskupa i ludu Kościoła Rzymskiego, pierwszego w miłosierdziu wśród wszystkich kościołów. Dajmy świadectwo braterstwa i miłości oraz wzajemnego zaufania. Módlmy się zawsze jedni za drugich. Módlmy się za cały świat, aby zaistniało prawdziwe braterstwo. Życzę wam, żeby na tym szlaku, który dziś zaczynam, w którym będzie mi pomagał kardynał wikariusz tu obecny, był szlakiem ewangelizacji tego pięknego miasta. A teraz chciałbym udzielić wam błogosławieństwa, ale wcześniej chcę was o coś prosić. Zanim biskup pobłogosławi, proszę, byście prosili o wstawiennictwo dla mnie, abyście poprosili o błogosławieństwo dla waszego biskupa, razem, w ciszy. Pomódlcie się za mnie. Jak powiedział nam ksiądz biskup Józef Słaby, posługujący w prałaturze terytorialnej EQL, nowo wybrany Ojciec Święty miał bardzo częsty kontakt z Polakami, gdyż spotykał się z Polonią mieszkającą w Argentynie. Darzył także wielkim szacunkiem Jana Pawła II. Bardzo często pochylał się nad najbiedniejszymi mieszkańcami Buenos Aires, sprawując w slumsach liturgię. Cały świat czekał na ten wybór, na biały dym nad Kaplicą Sykstyńską. Do Wiecznego Miasta przybyło wielu pielgrzymów. Przebieg konklawy relacjonowało ponad 5 tysięcy dziennikarzy z całego świata. Od wczorajszego wieczora, mimo deszczowej pogody, zgromadzeni na placu Świętego Piotra pielgrzymi, często z różańcem w dłoniach, oczekiwali tylko jednego, by ujrzeć biały dym. Wiadomo, że jest to historyczne wydarzenie. Nie można tego oglądać w telewizji. Jeżeli jest możliwość, to trzeba tutaj być, no i zobaczyć to na własne oczy. Wczoraj przed godziną 20:00 z komina nad Kaplicą Sykstyńską uniósł się, tyle tylko, że czarny. I'm
Cieszę się, że mogłam w tym czasie tutaj być i zobaczyć dym. W czasie, gdy księża kardynałowie za zamkniętymi drzwiami głosowali podczas drugiego dnia konklawę, pielgrzymi na placu Świętego Piotra modlili się o dobry wybór nowego papieża. Wstańcie, chodźmy, to już czas, zacząć życie swe na nowo. Bardzo czekałem na ten moment, bardzo się cieszyłem, kiedy mogliśmy być też na mszy inaugurującej konklawę. I to są naprawdę wielkie emocje. W wielu kościołach organizowane są modlitewne czuwania, podkreśla Agnieszka Gracz, wysłannik naszego dziennika w Watykanie. W tym czasie wiele osób wspiera się we wzajemnej modlitwie. Na portalach społecznościowych pojawiły się też inicjatywy otoczenia Ojca Świętego, zarówno tego, który ustąpił Benedykta XVI, jak i nowego papieża modlitwą i też jednoczenia się w modlitwie. Następca Benedykta XVI, jak mówią wierni, musi być silny duchem i ciałem. Musi, bo czeka na niego wiele wyzwań. Musi walczyć o Kościół, który ma teraz tak wiele zagrożeń. Różne związki partnerskie i te sprawy. Myślę, że to jest trudne zadanie przed nowo wybranym papieżem. Myślę, że zjednoczenie właśnie Kościoła, żeby ludzie bardziej zwrócili się znów ku Kościołowi. Również, żeby takie kraje, które odchodzą, kraje laickie, mogły znaleźć coś dla siebie w tym Kościele. Extra omnis. Najdłuższe w dziejach Kościoła konklawe, które odbywało się w Pałacu Papieskim we włoskim Viterbo, trwało prawie 3 lata. W ciągu kilku dni kardynałowie mieli okazję podczas kongregacji generalnych rozmawiać ze sobą, dyskutować, przyjrzeć się sobie. Zauważa ksiądz profesor Wojciech Góralski, wykładowca prawa kanonicznego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. A ksiądz profesor Wojciech Góralski będzie dziś gościem programu Polski Punkt Widzenia. Początek zaraz po tym wydaniu informacji dnia. W drugim dniu konklawę, w piątym głosowaniu, wybrany został 266. biskup Rzymu. To konklawę do długich raczej zaliczyć nie można. Konklawę zostało wczoraj uroczyście rozpoczęte mszą świętą pro eligendo papa, sprawowaną w intencji wyboru nowego papieża. Przewodniczył jej ksiądz kardynał Angelo Sodano, dziekan kolegium kardynalskiego. Pragniemy dziś prosić Pana, aby przez troskę duszpasterską księży kardynałów zechciał szybko udzielić kolejnego dobrego pasterza swemu świętemu kościołowi. Dziś przed południem księża kardynałowie elektorzy głosowali 2 razy. Żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganych 2/3 głosów, czyli poparcia co najmniej 77 kardynałów. Nikt nie opuścił placu Świętego Piotra smutny. Ani wczoraj, ani dzisiaj rano nie oczekiwaliśmy, że zostanie dokonany wybór. To jest całkowicie normalne. Nikt nie powinien tego interpretować jako wyraz podziałów wśród księży kardynałów. Zapewnia ksiądz Tomas Rosika, rzecznik Watykanu. Ksiądz Federico Lombardi poinformował, że emerytowany papież Benedykt XVI, przebywający w Castel Gandolfo, śledzi z wielką uwagą wydarzenia związane z wyborem jego następcy. O godzinie 19:15 kardynałowie odmówią wspólnie nieszpory. 15 minut później przejdą do domu Świętej Marty, gdzie o godzinie 20:00 rozpocznie się kolacja. Ten porządek może ulec zmianie, jeśli wcześniej wybrany zostanie 265. następca Świętego Piotra. I na koniec spójrzmy na prognozę pogody. W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Większe przejaśnienia tylko w północnej połowie Polski. Tam też bardzo mroźno. W Wielkopolsce minus 14 stopni, minus 12 na Wybrzeżu, minus 9 na Podlasiu, minus 8 na Mazowszu i Dolnym Śląsku, minus 4 w Małopolsce i na Lubelszczyźnie, minus 3 stopnie na Podkarpaciu. Wiatr umiarkowany północny, ciśnienie 992 hektopaskale. Jutro w Polsce zachmurzenie duże i całkowite, większe przejaśnienia tylko w Wielkopolsce. Prawie w całym kraju okresowe opady śniegu. Bez opadów tylko w Wielkopolsce, na Mazowszu i Podlasiu. Termometry na Podkarpaciu i Pomorzu wskazywać będą 0 stopni. Minus 1 w zachodniopomorskim, w Wielkopolsce, Małopolsce i na Lubelszczyźnie. Minus 2 w centrum, minus 3 na Dolnym Śląsku i Podlasiu. Wiatr umiarkowany północno-wschodni. Ciśnienie 994 hektopaskale. I to wszystko na dziś. Dziękuję za uwagę. Zapraszam jutro. Do zobaczenia. Z Panem Bogiem.